Hej, ja jestem Jakubek, to jest luźny odcinek z GTA 5 i jedziemy z nim. Tutaj stoi moje auto. W tym miejscu, Panto. Wybrałem sobie dzisiaj Panto, ponieważ to jest taki samochód, gdzie można jechać gdzieś do sklepu. Naprawdę super jest. Z tym podświetleniem czerwonym jest naprawdę mega. No zobaczcie. W porównaniu do tego samochodu tutaj na lewo, no zobaczcie, jak on jest malutki. Taki akurat do sklepu. Malutki, co nie? Właśnie, to, a dziś tutaj mam przed sobą sklep. Też fajnie brzmi, taka kosiarka mała. Nie, naprawdę fajnie. I tutaj gdzieś mamy sklep za sobą, więc akurat podjedziemy i zobaczymy. Tylko chcę zmienić szybko ubrania, ale na jakieś takie ładne. F-ko się wysiadało. W ogóle tak mi się spodobało teraz GTA. To jest jakiś sklep, taki bardziej... Są takie drogie rzeczy. Może nie tyle co drogie, bo kasa akurat mam na te rzeczy. Ale jeśli chodzi o ładność, bo to są bardziej takie eleganckie. Skórzane kurtki. Nie. Jakieś tutaj o nie, nie, nie. Bluzy dresowe to też nie. Chociaż, no nie. Płaszczyki, no nie będę żadnym tutaj detektywem. Szlafroki, nie. Specjalne, nie. Koszulki. Co bym się taką białą, zwykłą? Można kupić, ale na razie... Dobra, załóżmy ją. Na razie tylko się przebieramy. Tutaj nie, żadne z takich koszulek. Koszule jakieś. O. Nie. Buzy z kapturem. Też nie, swetry może jakiś zobaczymy. Ho, ho, ho. Co jakby czarny sweterek mu dać? To było coś. To było fajne, naprawdę bardzo fajne. Nie, te nie. Te nie. Bo takieś bardziej bojowy, czyli właśnie na jakąś akcję. Ale co jakby dać mu taki czarny? Ten mógłby być, ale na razie jakoś mi nie wpadł w oko. Bierzemy ten czarny. Lecimy z czymś, czym to są topy, tak? To idziemy. To są spodnie. Mogę tutaj spodnie, właśnie jeansy. Patrzymy. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie ma opcji z takimi jeansami. Trzeba takie, jakie chcę. Nic z tego. Są za szerokie. Shorty? Nie. Te są teraz tylko jakby były białe. Że w ogóle mam w domu białe, nie chcę się już cofać. Tutaj nie. Nie, też to nie. Spódę. Ile? Czy ja to wszystko mam? Serio? Białe. Nie ma tak. Tutaj chyba nie ma spodni. Ale jeszcze przejdziemy się tutaj i zobaczymy. Może coś będzie, się znajdzie. Dodatki. Łańcuchy jakieś? Nie. Oho. 27 tysięcy taki łańcuch. No nieźle. Okularki są spoko. Mogły być białe. Nie wiem, jakby wyglądał w białych, ale już nie będę zmieniał. Tylko lecimy. Wychodzimy stąd i lecimy do jakiegoś innego sklepu. Siadamy. Mapa. Tu jest jakiś sklep. Jak on się nazywa? Ten jest sklep taki, a tutaj ten sam. Wróćmy do tego. Może w tym coś będzie fajniejszego. Nie, samochód naprawdę fajnie mi wyszedł. Tyle ma czasu te Panto i jeszcze mi się nie znudziło. Naprawdę fajne. Mogłoby być szybsze, ale niestety nie mogę jeszcze nic ulepszać, bo no taki level to nic nie można robić praktycznie. Mam 40 level, ale mam mało wygranych wyścigów, chociaż ja lubię wyścigi, lubię się ścigać w GTA. Ale mam mało wygranych, a to są potrzebne wygrane. Około 40 wygranych, chyba. A ja nie mam tak dużo wygranych, będę musiał po prostu posiedzieć trochę nad tym i ponabijać te wygrane. Mecze. Wyścigi, co ja gadam, jakie mecze. Parkujemy sobie tutaj, wysiadamy. Zaparkowałem pięknie na chodniku. Wchodzimy do tego sklepu. Myślę, że tutaj znajdziemy coś, co będzie mnie interesowało. Tam są spodnie. Jeansy. No, kupiłem te dopasowane czarne. O, dopasowane szare. O, te są dobre. Pomyślimy za chwilę nad nimi. No. To zablokowane jest wszystko. Ajajaj. Spróbujemy tak. Co? Zabierkę mam.
tamte były dobre. O, zielonkawe. Takie chyba nie. Zielone? Nie. Te mam. Kamuflaż nocny. O nie, to już są szerokie. Chyba tamte. Te nie. Tamte były dobre, co przedtem patrzyłem. No, te mogły być za 2,5. Zbiorę je i lecimy chyba dalej. W sumie mało co się zmieniło to. Moje ubranie. O, ale! Ale wyrwał. Teraz lecimy szybko zmienić kolory panto. Czy będą jakieś fajne? Chociaż czerwony jest fajny, ale mogły być lepsze te kolory. Chociaż dobre są, dobre, nie będę nic zmieniał. Ale zobaczysz, to jeszcze mogę sobie dopasować bardziej do samochodu. Tylko chciałem rozstąpić kustos. Escape. Gdzieś pewnie u góry. Wow. Gdzieś tu. A tu jest gdzieś mój dom. To powinno być gdzieś pod spodem. Tu. Zaznacz. Jedziemy. Muszę się trochę cofnąć. Nie, ja nie odbieram. Nie będę z tą gadał, ziomek. W ogóle cały czas czekam, aż będzie już ten... Wow. To będzie roleplay na GTA 5. Bo to było naprawdę fajne takim panto jechać w ulicach z innymi ludźmi. Dobra, jesteśmy już tutaj, ale driftem wjechałem kawałek. Czy to drift, to nie drift. I patrzymy, czy coś mi tutaj dobyło. A, gazuj. Tutaj można... A nie mogę, napraw pojazd? Co? Serio? Pancerz. Mogę nawet pancerz, ale to dość drogie jest, zaraz zobaczmy co mogę. Oho. A nie, to mi się nie podoba, to już chyba mogłem kiedyś. Hamulce. No te są dobre. Zderzaki. Nowy doszedł, taki. W sumie? Ładnie to wygląda. Ładniej niż bym miał takie. Znaczy, zależy kto co woli. Nie. Z tyłu to wcale nie jest ładne. Silnik mogę nowy. Mało, mam trochę mało kasy, muszę coś zarobić. Ale silniczek na pewno by dał nowy. Materiały niepotrzebne. Nie, to jest najlepsze, co teraz mam. Kraksony niepotrzebne, światła, reflektory są te. Dobrze. Wszystko jest, tablica. Jakubek. O, Jakubek chce. Wiecie, Kubek, jak nic, za kierowanie. Chyba na razie nie trzeba. No, niech się świeci samochodzik. Klatka jest w środku, dach. Nie. Sprzedaj, za ile mogę sprzedać? Za 200 tysięcy. Ale wyjeżdżamy i ja lecę... A, tak, chcę opuścić, bo nawet nie zerknąłem. Lecę szybko nazbierać trochę kasy. Jak najszybciej zarobić pieniądze, małą gotówkę na to podwalić komuś samochód i go sprzedać. Tak. Sprzedana pojazd. Wróć. Czy potwierdź, tak. Przez swoją głowę 5000. Aha. Fajnie wiedzieć. A, bo komuś podwaliłem auto, no tak, no to jest racja. Oczywiście muszę teraz zginąć. To jest najlepsze, że to gracz nie wyznaczył, tylko jakiś bot. No gdzie po moim aucie? Stój tu. Już... Ty gnoju. Aha. Ale trafiłem od razu. Oj, policja mnie goni. Mam mało HP. LOL, tak mało mam? Serio? Wow. Nie znajdą mnie. Bo jadę sprzedać auto. Już mnie nie szukają nawet. Genialnie. Sprzedać. Nowy silnik zamontować, a nie sprzedać. Naprawię pojazd. Mam nadzieję, że będzie stać mnie. Dobra, 14 kafli. Silnik. 12. Pierwsza osoba caps. Ruszaj kamerą. Wybierz, kupiłem, tak? Kapsle. Wow. A więc teraz jest już lepszy silnik i od razu czuć... O, zasłonił mnie.
I stąd. Dobra. Od razu jest nowy silnik i od razu słychać, że ten samochód widać, słychać, że szybciej jedzie. Lepiej to brzmi, choć trochę. I naprawdę jest bardziej zwrotny, szybciej jeździ. To jest dobre. Trzeba pokładać gdzieś tutaj pod mój dom. Oczywiście musiałem go zepsuć. Bo ja bym coś nie wjechał, ja muszę coś wjechać. No nie! Patrzę się w kamerę zamiast grać. Teraz takim driftem jadę. O, ale auto mogę nie sprzedać. Na początku. No właśnie. Tak właśnie wygląda moja jazda samochodem. Więc to już jest koniec odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. To był właśnie kolejny odcinek z GTA 5. Jutro pewnie kolejny odcinek z jakiejś innej gry. Jakie jutro? W środę dopiero, bo dzisiaj jest poniedziałek. To tyle. Do zobaczenia. No i cześć.